Fajnie sobie zrobić przerwę w tych mundialowych rozgrywkach i czegoś nowego się dowiedzieć. Z tego założenia właśnie wychodzimy dzisiaj z Leszkiem. Ja nazywam się Paulina Brudka, pracuję w Future Colors. Jest ze mną Leszek Stańca, który za chwilę o sobie na pewno opowie. A ja Wam opowiem kilka takich wprowadzających informacji o tym webinarze. Spotykamy się na godzinę, na tyle zaplanowaliśmy dzisiejsze spotkanie. Mam dla Was krótką prezentację na sam początek, żeby opowiedzieć Wam, czym jest Future Colors i dlaczego warto zostać z nami do samego końca tego spotkania. A za chwilę przejdziemy sobie i do samego Leszka, i do takiego pierwszego raportu z narzędzia, którym jest Power BI, i dowiecie się o nim właśnie więcej. Leszek przygotował taką krótką, powiedzmy, lekcję, warsztat. Pokażę Wam, jak ten pierwszy raport przygotować. I w czasie, kiedy on będzie prowadził, możecie zadawać swoje pytania na czacie. Chcemy, żeby ten czat był naszym głównym komunikatorem dzisiaj i żebyśmy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania. Także wracając do Future Colors, czyli do szkoły programowania i kompetencji cyfrowych. Jesteśmy szkołą, która uczy całkowicie online i zapraszamy Was nie tylko na kurs Bootcamp Business Intelligence, ale też na nasze pozostałe szkolenia. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie, wrzucę do niej link. To, czemu warto uczyć się z nami? Dlatego, że uczymy kompleksowo. Nie dość, że macie możliwość uczenia się z takimi specjalistami jak Leszek, a zapewniam Was, że wszyscy nasi mentorzy są nie tylko wielkimi specjalistami, ale też bardzo fajnymi ludźmi, którzy potrafią przekazywać wiedzę, bo to jest dla nas ogromnie ważne. To jeszcze dodatkowo do tego dostajecie dostęp do kursu angielski w IT naszego partnera Eklektyki. Oferujemy Wam również doradztwo zawodowe. Nasza metoda nauki jest elastyczna i dostępna, bo uczymy się za pomocą platformy online, ale nie całkowicie z nagrań, tak jak niektórym może się to wydawać. Spotykamy się na żywo z naszymi mentorami, czy to na lekcjach na żywo, czy na konsultacjach. Także ten kontakt z mentorem pozostaje. Mamy indywidualne podejście do Was. Bardzo się staramy Was motywować, nie tylko nasi mentorzy, ale mamy też wyspecjalizowanych motywatorów, którzy się Wami zajmują, student support specialists, którzy będą Was motywować do tego, żebyście zostali z nami i nie poddawali się, zaliczyli projekt. No i na koniec mamy dla Was wsparcie w rekrutacji, jeśli chcecie znaleźć pracę, na przykład jako business intelligence specialist. To wtedy możemy Wam pomóc tę pierwszą pracę znaleźć. A dzięki temu, że mamy różne partnerstwa z firmami, które zatrudniają juniorów również, łatwiej Wam będzie tę pracę znaleźć po bootcampie. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o samym bootcampie, którego kawałeczek dzisiaj doświadczycie, to zachęcam Was do wejścia na naszą stronę i poczytania o tym kursie. Możecie skontaktować się z naszym doradcą, możecie pobrać sobie zakres, obejrzeć lekcję próbną. Zachęcam, za chwilę wrzucę link i zapraszam Was na naszą stronę. Wspominałam już, co nas wyróżnia. Myślę, że niczego nie pominęłam. Widzę, jedna rzecz, praktyczne zadania, to też jest bardzo ważne. Nasz kurs, na przykład Business Intelligence, kończy się projektem, który opiera się o taki prawdziwy case z życia biznesowego wzięty. Zachęcam Was do tego, żebyście za każdym razem, kiedy wybieracie dla siebie szkołę, brali pod uwagę właśnie to, czy ta wiedza jest praktyczna, czy jest oparta o wymagania rynku pracy, bo w naszym przypadku tak właśnie jest. Pokażę Wam jeszcze szybki skrót z platformy. Tak wygląda nasza platforma. To na niej właśnie się uczycie, to na niej macie całą roadmapę całego kursu. Lekcje na żywo tutaj się odbywają, tutaj odbywa się czat, tutaj macie przypominajki o tym, kiedy możecie się spotkać z mentorem. To też z mentorem się umawiacie właśnie za pomocą platformy. I po zakończeniu lekcji, to tutaj znajdują się nagrania z tej lekcji. Także my oczywiście zachęcamy do tego, żebyście brali udział w spotkaniach na żywo, ale jeśli nie możecie, dlatego postanowiliśmy być elastyczni, możecie obejrzeć nagranie i nic Was nie ominie. Pamiętajcie również, że
Staramy się pomóc Wam zdobyć dofinansowanie na szkolenie. Jest kilka opcji, w zależności od tego, jaka jest Wasza sytuacja. Możecie zdobyć dofinansowanie z Urzędu Pracy, z KFS-u, z PARP-u, wziąć na przykład pożyczkę z projektu Open czy Inwestuj w Rozwój oraz bankową pożyczkę nieoprocentowaną w postaci rat. I zachęcam Was do tego, żebyście jeszcze raz weszli na naszą stronę i poczytali o tym wszystkim więcej. A ponieważ przed nami jest taka super lekcja z Leszkiem, to może przejdźmy już właśnie do Leszka. Leszku, jakbyś mógł opowiedzieć coś o sobie na dobry początek. Coś o sobie, dobrze. No, prawdopodobnie ta część bardziej, że tak powiem, pracowa jest tą ważniejszą czy ciekawszą rzeczą na dzisiaj. Także na niej się pewnie skupię. Ja się nazywam Leszek Stańco. No i pracuję jako Business Intelligence trzy kropeczki, bo to różnie bywa, od blisko 5 lat. Różnie bywa, no to mam na myśli, że to był analityk, to był deweloper, to był lead, to był konsultant, także tych takich podobnych do siebie ról, ale związanych z Business Intelligence, inaczej nazwanych, to już było kilka. Także ta przygoda się już ciągnie bodajże piąty rok. Moim głównym, powiedzmy sobie, stakiem technologicznym jest Microsoft i te wszystkie, czy większość tych projektów realizowanych w przeciągu tych kilku lat to właśnie jest związana z Microsoftem, a konkretnie z Microsoft RBI, o czym sobie będziemy pewnie za chwilę jeszcze mówić. Ja jakby nie mam specjalnego wykształcenia technicznego w tym kierunku, co jest poniekąd zachętą pewnie dla większości osób, że tutaj jakby nie potrzeba mieć tego backgroundu jakichś, nie wiem, studiów czy jakichś specjalnych kursów technicznych, żeby wejść w ten świat, żeby zacząć jakby wchodzić w ten świat. No właśnie, a powiedz, dlaczego warto właśnie poznać to narzędzie? Mogę nie być mocno obiektywny, ale no, znowu pozostając jednak w obiektywizmie, mówimy o narzędziu Microsoftowym, mówimy o Power BI-u, czyli tym narzędziu, na który też pracujemy na kursie. Nieobiektywnie czy tam subiektywnie, z swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jest to narzędzie oferujące najwięcej możliwości, ale też najłatwiejsze w nauce. To jest taka moja, powiedzmy sobie, ocena, nie tylko moja oczywiście, ale to jest taka ocena, a nie zostając przy ocenie indywidualnej, faktem jest to, że Microsoft Power BI utrzymuje około 40% rynku. Już teraz to będą te okolice, jest liderem na rynku Business Intelligence. Gdzieś tam są, powiedzmy, są inne narzędzia, oczywiście narzędzi jest bardzo dużo, ale żadne nie jest na tyle popularne i nie jest na tyle popularne przynajmniej na ten moment, to znaczy wszystkie wdrożenia, większość wdrożeń, które w tym momencie firmy wprowadzają, no są powiązane z rozwiązaniami Microsoftowymi, a przede wszystkim właśnie z Microsoft Power BI, więc tutaj jest to chyba najlepsza ścieżka, bo też najszybciej rozwijająca się, a ta dynamika rozwoju wpływa też na to, że znaczy dynamika, powiedzmy, wprowadzania tego w mnogości firm wpływa też na to, że to narzędzie się bardzo szybko rozwija, bo do każdego zastosowania to w każdej firmie tak możemy znaleźć jakieś tam inne zastosowanie, więc tych możliwości wewnątrz narzędzia jest najwięcej. A powiedz proszę w takim razie, komu polecilibyśmy właśnie wybór tej ścieżki, nawet jeśli chodzi o przebranżowienie się? Kto mógłby fajnie się odnaleźć jako specjalista czy trzy kropki od właśnie Business Intelligence Power BI-a, czy niekoniecznie przebranżawiając się, ale zdobywając nowe kompetencje i dlatego, że mogłoby to im pomóc w pracy? Tak, tutaj dosyć właśnie te możliwości są szerokie, bo zakładam, że sama nazwa konkretnie Business Intelligence jest taka dosyć wąska, może się wydawać przynajmniej wąska i niespotykana, ale Business Intelligence jest w zasadzie po prostu pracą z danymi. Tutaj jest to praca z danymi skupiona na wyciąganiu, powiedzmy, informacji biznesowych, faktycznie stąd ten Business Intelligence, ale to jest na dobrą sprawę analityka danych i analityka danych przyda się tak naprawdę na każdym stanowisku takim związanym z
z analityką, no to żeby tego nie powiedzieć, ale faktycznie gdzieś tam, gdzie mamy do czynienia z jakimiś cyferkami, typu z księgowością, z jakimś marketingiem, ze sprzedażą, z zakupami, z planowaniem produkcji, z analizą, nie wiem, social media na przykład, tak, to tutaj zastosowań business intelligence, czy ogólnie analityki danych jest bardzo dużo. No i Power BI nie jest tylko narzędziem BI-owym, czy business intelligence, ale jest narzędziem po prostu do wizualizacji, do takiego czytelnego, porządnego przekazania informacji, przekazania danych. Także to nie jest tylko taki wąski zakres. Też idąc w jednym kierunku, choćby idąc w kierunku business intelligence, to jak zacząłem, jest to dosyć szeroki kierunek, bo to jest analityka danych, więc od tego można przejść w wiele różnych miejsc. I czy przyda się nam to w pracy, nie wiem, księgowego, analityka, czy przyda się nam to w pracy marketingowca, czy kompletnie się przebranżawiamy, to znowu te ścieżki jeszcze bardziej się otwierają, tak? Nawet nie zostajemy tylko przy tym zawodzie, w którym jesteśmy, czy przy tej niszy, w której się znajdujemy, ale no, świat stoi pod otworem w tym momencie, jeśli chodzi o analitykę danych. A gdybyś mógł powiedzieć, czy żeby poznać to narzędzie i efektywnie z niego korzystać, trzeba mieć jakieś kwalifikacje, na przykład dobrą znajomość matematyki, statystyki, czy tego wszystkiego możemy się nauczyć, jeśli w ogóle jest potrzebne? Ja powiedziałbym, że nie. Tutaj Power BI jest częścią takiej polityki, można powiedzieć, Microsoftu, którą gdzieś tak szumnie nazywa się demokratyzacją danych, co mamy rozumieć w ten sposób, że te dane są, czy praca z danymi jest ułatwiona do tego stopnia, że bez żadnego przygotowania technicznego czy bez żadnego backgroundu możemy z tymi danymi pracować. I na pewno są takie kierunki, z których łatwiej jest przeskoczyć, jak chociażby na przykład, jeśli mamy doświadczenie w prostej pracy, choćby z Excelem, tak? Z Excelem to tutaj prawdopodobnie większość osób miało mniej lub bardziej do czynienia, to już nieco ułatwia, bo ten interfejs narzędzia jest podobny, to wciąż Microsoft, bo gdzieś tam jakieś tabele przestawne czy wykresy już gdzieś widzieliśmy, więc to może tylko pomóc oczywiście, ale no, mieliśmy już bardzo dużo przypadków właśnie na kursach, gdzie osoby kompletnie skądinąd do nas trafiały, nawet nie pracowały przy komputerze, tylko pracowały, że tak powiem, normalnie i też się odnajdowały jak najbardziej po kilku tak naprawdę tygodniach kursu już tam, no te narzędzia są na tyle proste, że, czy proste, może nie tyle proste, bo to mocno powiedziane, ale łatwe w nauce, że nie stanowiło to problemu i żaden profesjonalny background nie jest potrzebny. Oczywiście się przydaje. Przydałby się jakiś background, nie wiem, bazodanowy, nawet Excelowy, tak jak wspomniałem, jakieś tam analityka, jakieś tam liczby, statystyka też będzie fajnym dodatkiem, jeśli to mamy, ale kompletnie nie jest to niezbędne. Na przykład tu mogę na swoim tym przykładzie, jeśli chodzi o statystykę, to mam bardzo niewiele z nią wspólnego, może gdzieś pod jakieś konkretne projekty zdarzyło się coś tam doczytać, jak coś zrobić, ale to nie jest tak, że żeby w to wejść, to trzeba statystykę jakąś tam znać, czy być jakimś specjalnie matematykiem. Mm-hmm. Od tego właśnie mamy narzędzia, żeby to robiły wszystko za nas. Mm-hmm. Super, no to brzmi rzeczywiście jak fajny pomysł na to, żeby zdobyć jakąś nową kompetencję. Czy to po to, żeby ułatwić sobie pracę, jeśli już pracujemy na Excelu na przykład, czy po to, żeby kompletnie się przebranżowić, bo mamy wiele takich przypadków, kiedy kursanci trafiają do nas właśnie po to, żeby znaleźć nowy zawód. Drodzy uczestnicy, cieszymy się, że jesteście. Jeśli pojawiły się już do tej pory jakieś pytania, to proszę piszcie je na czacie. My chcemy Was zabrać teraz na taką podróż w wizualizację tego, czego możecie dokonać za pomocą narzędzia Power BI. Leszek przygotował taką krótką lekcję, więc myślę, że możemy powoli do niej przechodzić. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, piszcie proszę na czacie. Ja będę przerywać Leszkowi i zadawać je, także jesteśmy tutaj dla Was po to, żeby Wam unaocznić, co możecie osiągnąć i w jak prosty sposób.
Tak, ja również zdecydowanie zachęcam do zadawania pytań i rzucania pomysłów, bo, no bo nie jest to sztywna jakaś tam prezentacja według scenariusza, tylko będziemy na bieżąco warsztatowo zastanawiać się, co jeszcze z tymi danymi zrobić. No a żeby zostać jakby w klimacie mundialowym, to specjalnie na tę okazję będziemy się zajmować właśnie danymi związanymi z mundialami, z piłką nożną, a konkretnie z mundialami. I to jest tak, jeśli chodzi o same dane, to jest jakby też tego przykład troszkę tego, że dane są wszędzie i na każdy temat da się je znaleźć. I tutaj jako przygotowanie do tego dzisiejszego spotkania, to no, starałem się jakieś takie najprostsze dane znaleźć, żeby tutaj się zmieścić choćby w przedziale czasowym, ale myślę, że to już nam da fajny obraz tego, co da się uzyskać, dostać. Także ja będę po prostu pokazywać po kolei, co będę robić. Nie wiem, czy uczestnicy będą razem ze mną to robić, ale w razie czego będzie można sobie odnieść się do nagrania oczywiście później. Dokładnie tak, dobrze, że o tym wspomniałeś, zapomniałam powiedzieć na samym początku, spotkanie jest nagrywane, więc będziecie mogli wrócić do tego spotkania i na przykład po zakończeniu spotkania przejść przez wszystkie kroki. Dokładnie tak. Dla osób, które, no postaram się tutaj ograniczyć nieco opisy tego, co widzimy na ekranie, no bo na to by nam na pewno nie starczyło czasu, ale dla osób, które Power BI-a nie mają, to zachęcam do zainstalowania sobie tak czy inaczej. To jest właśnie to narzędzie Power BI Desktop. To narzędzie jest darmowe, przynajmniej Power BI Desktop, więc to też wejście w rozpoczęcie nauki. Nie kosztuje nas nic pod względem oprogramowania. Także tu tę zabawę już nawet w trakcie tego webinaru jak najbardziej możecie zacząć z nami, jeśli narzędzie macie. Power BI Desktop się to nazywa. Akurat dosyć rzadko się zdarza, że tego typu profesjonalne narzędzia są w 100% czy aplikacje. Tutaj jak najbardziej możemy z tego skorzystać, dopiero koszty się zaczynają w rozwiązaniach bardziej takich firmowych, gdzie zaczynamy się dzielić tymi raportami. Ja na potrzebę tego też spotkania pobrałem już wcześniej dane. Dane znalazłem na stronie, która się nazywa, może pokażę, jak się nazywa ta strona. Strona się nazywa kagle.com, to jest taka otwarta strona społeczności analityków, data scientistów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy bardzo dużo datasetów, czyli zestawów zbiorów danych, na których możemy sobie pracować. Ludzie po prostu to udostępniają, my możemy to pobrać i robić swoje analizy. No i właśnie sobie tutaj ja na te potrzeby poszukałem zestawów danych związanych z Mistrzostwami Świata, tak, z Mundialem. No i na nich sobie będziemy pracować. Na przykład dajmy na to ten dataset, 3 pliki, tak, z informacjami odnośnie tego, jakie odbyły się mecze, kto wygrał i tak dalej. Takie podstawowe dosyć informacje. Jeśli akurat nie mundial nas interesuje, to znajdziemy tu naprawdę, naprawdę bardzo dużo danych. Tysiące, jeśli nie setki tysięcy datasetów tutaj się znajduje. Więc zachęcam. Nie jest to oczywiście jedyna strona z datasetami, ale te, na których będziemy sobie dzisiaj ćwiczyć, to właśnie tutaj znalazłem. Dobra, no i teraz już żeby było szybciej, już 2 z 3 plików, które będę ładować, już sobie załadowałem. Pobrałem po prostu to wcześniej, a trzeci załadujemy sobie razem, więc klikam tutaj w ten przycisk Get Data, albo właściwie w dropdown. Pliki to są CSV. Więc ładujemy plik, jeden, drugi, trzeci. Wystarczy załadować. Zazwyczaj te pliki się ładują bez żadnego problemu, bez żadnych dodatkowych ustawień. Pojawiają się nam w Power BI-u i możemy sobie je podejrzeć tutaj w zakładce danych. Czy to faktycznie jest? No faktycznie jest, mamy te wszystkie informacje, tak? Jedna tabelka, druga tabelka, trzecia. Bardzo proste tabelki, jak widzicie. Tak naprawdę dwie z nich to tylko mamy rocznik i pewne informacje odnośnie danego mundialu. Podobnie w tej tabelce rocznik, tak, czy rok mundialu i najważniejsze informacje na ten temat. No i tutaj taka też tabelka bardziej taka
bardziej szczegółowa się znalazła, ale też z konkretnymi meczami, tak, kto z kim grał, jaki był wynik, kto nawet był trenerem, tak, kto bramki strzelał, ilu mieliśmy widzów na stadionach, tak, troszkę bardziej szczegółowo coś tutaj będzie można się z tym więcej pobawić. Te tabele oczywiście trzeba w jakiś sposób połączyć, bo będziemy niejednokrotnie korzystać z wielu tabel jednocześnie, czy żeby osiągnąć jakiś wynik, będziemy musieli zaczerpnąć i z jednej, i z drugiej tabeli. Na ten przykład zaczerpnąć z tabeli, kto był zwycięzcą danego mundialu i ile bramek na tym mundialu strzelił. Taką na przykład informację będziemy być może potrzebować, no to w tej tabeli dokładnie tego nie ma, bo dokładniejsze informacje są w tej. Należy wobec tego stworzyć model danych. I w tym wypadku ten model danych będzie nieco nietypowy, bo zazwyczaj będziemy obserwować tutaj schemat gwiazdy. Nie chcę tutaj wchodzić dokładnie w to, czym jest model gwiazdy, bo pewnie różne osoby są na różnym poziomie po prostu. Więc dla tego modelu, dlaczego on będzie nietypowy, tutaj centralną jakby częścią będzie połączenie poprzez dodatkową tabelkę, tak wydaje mi się, że to będzie najbardziej sensowne, wymiaru, która będzie łączyła te trzy tabele poprzez rok. Bo co łączy te wszystkie tabele, to, że w każdej z nich mamy identyfikację, w którym roku odbyły się te mistrzostwa. To jest jakby jedyna taka może bardziej skomplikowana rzecz, która się tutaj znajduje w tym, która dzisiaj będzie. Czyli mamy rocznik, każda tabela, tak, mamy unikalny taki identyfikator w postaci roku. Jest to pewne uproszczenie, tutaj też mamy rok, tak, w tej tabeli też mamy rok. Jest to pewne uproszczenie, ale ono będzie, myślę, że działać, także możemy tak zrobić. Więc na te potrzeby, no dlatego mówię, że to będzie nieco bardziej skomplikowane, na te potrzeby stworzę sobie dodatkową tabelę tutaj w modelingu, nazwę ją sobie year, czyli rok, i ona będzie po prostu listować wszystkie lata, jakie się pojawiły w zasadzie w jakiejkolwiek z tych tabel, niech to będzie, że w tej tabeli z jakiejkolwiek właściwie, tak, no sobie wpiszę ten year, World Cups year. Co się stanie dzięki temu? Dzięki temu została stworzona tabela, która ma w sobie tylko listę lat, tak? Unikalne od 1930 do 2018, tutaj jeszcze tych najbardziej aktualnych danych z 2022 roku nie ma, no bo też no nie są kompletne, więc je sobie tutaj będziemy musieli pominąć, ale pozostałe mundiale się znajdują i będzie należało stworzyć model powiązany właśnie z tą tabelką. Jak wspomniałem, rocznik tutaj będzie tym głównym spoiwem między tymi tabelami, więc po prostu tutaj metodą drag and drop sobie połączymy te tabelki poprzez rocznik. Dzięki temu powstaje model, tak? I teraz ten wybranie konkretnego roku z tej tabeli będzie też filtrowało informacje z pozostałych tabel. To oczywiście za chwilę pewnie będzie bardziej widoczne. Nie jest to, jeszcze raz powtórzę, nie jest to typowy model, jaki w Power BI znajdziemy, bo modele do analizy na przykład danych w czasie wyglądają zupełnie inaczej, ale na naszą potrzebę jak najbardziej to będzie działało, jest dosyć prostym modelem. Tutaj logicznie też nie potrzebowaliśmy na dobrą sprawę tej głównej tabeli, ale ona uważam, że tak wizualnie też nam przekaże, co jest tym głównym spoiwem między tymi tabelami, bo notabene nie jest niezbędna. Moglibyśmy te tabele połączyć relacją 1:1 i z którąkolwiek z nich połączyć tę tabelę szczegółową, ale to mogłoby być trochę mniej czytelne, więc zostawimy to w ten sposób. Mając to w ten sposób przygotowane, teraz wszystkie informacje, które będziemy dopisywać do roku, będą się właśnie poprawnie filtrować. Więc jako zwyczajnie przykład, może zróbmy sobie właśnie pierwszą taką wizualizację. Będzie to taka przykładowa. Przerzucę z tej tabeli dodatkowej, przerzucę po prostu rok, tak? W tej tabeli znajdował się tylko rok, nie ma nic więcej. Ale jeśli połączę to z informacjami z innych tabel, na przykład z tych tabel, no i będzie z tej tabeli, no to mogę sobie spojrzeć w tym roku, kto był zwycięzcą tego mundialu. Jak widzicie, pochodzą te dane z dwóch różnych tabel, ale dzięki temu, że zostały połączone w model,
współdziałają ze sobą i mamy zwycięzców konkretnego mundialu dla danego roku. I tu mamy w tej tabelce, tak, z tej tabelki możemy sobie wziąć średnią ilość osób na stadionach, to jest akurat na mecz, a jeszcze z tej tabelki na przykład, na co tutaj możemy sobie złapać? No niech będzie, ile padło bramek na wyjeździe, no w tym cudzysłowie na wyjeździe, bo oczywiście na mundialach nie ma home and away, ale to zaraz sobie rozwiniemy. Także skorzystaliśmy w jednej wizualizacji, skorzystaliśmy z czterech różnych tabel. To jest właśnie potęga, ten plus korzystania z modelu. Przy okazji też nauczyliśmy się szybciutko, w jaki sposób można łatwo i szybko stworzyć wizualizację, czyli po prostu tutaj klikając na liście naszych pól w tabelach, zaznaczając konkretną wizualizację, konkretne pole, to już nam wskakuje wizualizację, to akurat w tabelkę, ale to może być równie dobrze, to może być na przykład wykres liniowy i mamy tutaj ilość strzelonych bramek na wyjeździe w danym roczniku, tak? Mamy już wykres, powiedzmy, liniowy, jakiś tam przebieg tego w czasie. I widzimy, że właściwie to znacznie więcej bramek w tym momencie wpada. Czy tam im później, tym więcej wpada, ale to też może mieć związek z ilością rozgrywanych meczów, bo jest też ich więcej. Mam ten plus, że już sobie te dane wcześniej obejrzałem i pewne zależności już tutaj mogłem zauważyć. Może zacznijmy sobie od takiego wykresiku, bo on już ma sens, tak? Widzimy ilość bramek w konkretnym roku, tak? Jak w sumie najedziemy, to widzimy też dokładniejsze informacje o 2006, 2010 i tak dalej, i tak dalej. Przecież to nie jest ilość wszystkich bramek, to jest ilość bramek na wyjeździe, więc żeby sobie dostać ilość w ogóle bramek w tych meczach, to trzeba będzie dodać dwie kolumny. Tak jeszcze pokażę, jak to wygląda w tabeli. Wyniki wyglądają tak, że mamy mecz Portugalia-Brazylia, tak, jakiśkolwiek przykładowy. On akurat miał wynik 0 do 0. Mamy tutaj 0, tutaj 0, tak, drużyna domowa 0, drużyna na wyjeździe 0. Więc żeby zsumować, żeby dostać liczbę w ogóle bramek, która się w tym meczu odbyła, no to byśmy musieli sobie to dodać. Ten wynik. I w sumie tutaj możemy to sobie bardzo szybko zrobić w zasadzie, klikając w New Column. Nawet nie potrzebujemy do tego miary, po prostu stworzymy kolumnę, która będzie się nazywała Number of Goals. Wymyśliłem. I to będzie po prostu Home Goals plus, nie Home Goals, tylko Home Score, przepraszam, bo to byliby strzelcy chyba. Score plus away. Score. No i mamy prostą tutaj kolumnę, tam się pojawiła, ile bramek padło w meczu. To takie ułatwienie będzie nam do naszych kalkulacji. I możemy. Mamy pytanie. Tak. Czy system eskaluje rozbieżność danych z różnych źródeł zgranych plików? Czy co robi, przepraszam? Czy eskaluje rozbieżność danych z różnych źródeł? No nie, tutaj jakby nie ma niestety, w Power BI-u nie ma wbudowanego żadnego testera, tak, nie ma żadnego testu. Tutaj spójność tych danych musimy sami sobie testować. To będzie widoczne w momencie tworzenia modelu. Zazwyczaj po połączeniach już będziemy w stanie rozpoznać po tym, w jaki sposób te tabele się łączą i po tych tutaj symbolach kardynalności, zazwyczaj rozpoznamy, że coś może jest nie tak. Na przykład tworzą nam się relacje wiele do wielu między tabelą wymiaru a tabelą faktu. Już wiemy, że coś jest nie tak. Lub w momencie tworzenia wizualizacji, gdybym stworzył taką wizualizację, która by nie była dobrze połączona kluczami, no to bym widział na przykład płaską kreskę, a nie taką kreskę, która, no powiedzmy sobie, ma sens. Jeśli chodzi o te różne źródła, jak najbardziej możemy korzystać, w ogóle możemy korzystać w Power BI z różnych źródeł i mamy kilkaset już teraz konektorów do wyboru, znaczy kilkaset, no mam na myśli tam około 150.
Ale no nie, nie ma automatycznego, przynajmniej nie znam automatycznego testowania zbieżności danych między źródłami. To trzeba sobie po prostu ręcznie przez to przejść. Ale na etapie tworzenia modelu to zazwyczaj po prostu już wychodzi, tak unaocznia się i będzie widoczne, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek z tym robić. Dobra, dzięki bardzo. Dobra. No to zamiast teraz tej kolumny, którą wcześniej użyłem tak po prostu testowo, to użyję sobie tej kolumny, którą teraz stworzyłem, a stworzyłem kolumnę, która się nazywa Number of Goals. Zauważcie, że ma tutaj taką dodatkową ikonkę, że jest to kolumna kalkulowana, jej użyję jako tej osi Y. No i tu już mamy sumę wszystkich bramek, które padły na mundialu i wiemy, że na przykład w 2018 roku padło 169 bramek, dosyć podobnie jak w 2014, gdzie było 171. Ale tak jak wspomniałem, no rośnie to cały czas, nam cały czas, ale tych meczy też jest coraz więcej. Tak? Początkowo zdaje się, że mieliśmy tylko tam 13 drużyn w pierwszym mundialu, a teraz już mamy 32, a bodajże w następnym jeszcze 2026 roku będzie jeszcze więcej, tak przy okazji, jako ciekawostka. Więc dodajmy sobie te informacje. Akurat możemy skorzystać z tego wykresu i wrzućmy sobie, gdzieś tutaj była informacja, akurat w innej tabeli, tak, ile meczy zostało rozegranych. I zobaczmy, tak, wrzucimy sobie jako drugą oś, ile meczy zostało rozegranych, dostaliśmy jakąś dodatkową linię, dodatkowa linia, która została opisana, czyli jako sum of matches played, tak, mamy ich coraz więcej, czyli faktycznie no, 18 spotkań się odbyło w 1930, no ale już teraz się odbywa po 64, więc to jakby dosyć oczywiste jest, że jest tutaj korelacja tych spotkań, będzie tych bramek będzie coraz więcej. Właściwie korelacja, jak już użyłem tego słowa, no to można by użyć takiego wykresu, że akurat nie daje dobrze tej, nie pokazuje za dobrze tej korelacji, ale nie pokazuje, bo tutaj nie mamy rocznika. Dobra, okej, zostańmy przy tym, co było. Ale zmienię to na wykres taki łączony, czyli wykres liniowy z wykresem kolumnowym i zostawmy sobie jedno wspólne na miejscu, a drugie, a może na odwrót. O, coś takiego, tak? Czyli co widzimy? Na wykresie słupkowym widzimy ilość rozegranych meczy, na wykresie liniowym widzimy ilość bramek, które padły. No i już mamy pewną informację, tak, że to faktycznie rośnie, ale rośnie nam i jedno, i drugie. Może jak już przy tym jesteśmy, to zostawmy sobie tę stronę jako analizę bramek na mundialach, bo wszystkiego nie przeanalizujemy sobie dzisiaj. Tak powstał nasz pierwszy wykres. My go oczywiście powinniśmy jakoś tam jeszcze sobie jakoś przygotować, powiedzmy, czy obrobić, żeby to nieco ładniej wyglądało. Wydaje mi się, że takie rzeczy jak etykiety tutaj, tak, że to jest rok, no to nie są potrzebne, więc wchodząc tutaj w panel wizualizacji, w panel formatowania wizualizacji, mam te wszystkie opcje dostępne i jedna i druga zakładka, to są wszystkie opcje związane z formatowaniem tej wizualizacji, czyli w jaki sposób ona będzie wyglądała. Ja bym chciał wyłączyć tutaj tytuł tej osi X, bo jest kompletnie niepotrzebny, więc ja sobie to wyłączam, usuwam, niepotrzebnie zajmowało nam miejsce. Myślę, że możemy też sobie zmienić tę legendę, akurat tutaj zmienimy po prostu nazwy tych pól na wizualizacji. Tak, czyli matches played. Co tu mi zapisownia wyskoczyła? Ok, a tutaj number of goals. Może być sam. Dla konkretnego mundialu. Zostawmy może sobie faktycznie te opisy osi Y, bo one mają sens. Tak, tutaj mamy dwie osie na jednym wykresie. Więc to też. Tak, możemy reprezentować jednocześnie ilość meczy na formie słupków i ilość bramek w formie linii, jakby jest to, mamy dwie osie tak w jednym, to też możemy to zrobić i to jak najbardziej pozostaje czytelne, może by chyba tak było bardziej czytelne. One są w innej skali, tak? Także jak widzicie, to będzie zawsze miało pewien sens, dopóki pozostajemy w tym.
To jest tak, to jest informacja. Teraz, czego, to jest już pewna informacja, którą możemy sobie już na razie zostawić jako nasz, jako wykres na naszym wizualizacji, na naszym raporcie. Czego ja się dowiedziałem jeszcze w międzyczasie, kiedy się z tymi danymi bawiłem, to to, że jak wspomniałem, nie ma czegoś takiego na mundialach, że ktoś jest u siebie, no oprócz jednej tam drużyny oczywiście, ale że ktoś jest u siebie, a ktoś jest nie u siebie, tak? Ale jednak, co przykuło moją uwagę, to to, że jest bardzo duża dysproporcja między tymi drużynami, które formalnie grają u siebie, a między drużynami, które formalnie grają nie u siebie pod względem ilości bramek. I tu już mamy taką ciekawostkę, która mogła wyniknąć tylko tutaj z zabawy tymi danymi, myślę, bo jeśli sobie też niech to będzie, że w różnych latach, to taka ciekawostka, której się dowiedziałem właśnie dziś. Jeśli weźmiemy sobie lata i ilość bramek, która wpadła, która była zdobyta przez drużynę gospodarzy, ale wiemy, że czegoś takiego tak naprawdę w dobrym sprawie nie ma, i przez drużynę gości, to widzimy, że jest dosyć duża dysproporcja. Mamy 1600 bramek na wszystkich mundialach strzelone przez drużynę gospodarzy, 936 przez gości. Tak, niby tego nie ma, ale jednak jest taka różnica. Tak? W sporcie czy właściwie w piłce nożnej wiemy, że jest pewna przewaga własnego stadionu. Na mundialach nie powinno tego być, a jednak statystyki tutaj twierdzą, że tak jest. Jak sobie weźmiemy to też faktycznie, przeanalizujemy w czasie, to dowiemy się, zobaczcie, że też bardzo szybko możemy zmieniać między typami wykresów, to dowiemy się, że tak naprawdę historycznie, no zawsze praktycznie tak było, że więcej bramek zdobywa drużyna, ta, która jest stawiona jako gospodarz, tylko gospodarz, tak, niż ta drużyna gości. Jeden tylko mundial był w Rio, to jest bodajże w 2014 roku, gdzie więcej bramek zdobyła drużyna gości niż drużyna gospodarzy. Także to taka ciekawostka, nie wiem, czy ktokolwiek sobie zdawał z tego sprawę, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy akurat, że to może być, że to może być, to może wyglądać inaczej. Co ja tu teraz wiem? Aha, nie mam sortowania, więc może sobie naprawmy to, tak. W ten sposób. Żebyśmy widzieli każdy rocznik, tak, tutaj na osi, to zmieniłem na oś kategoryczną, a nie na oś ciągłą. Tutaj też wyłączę tytuł. On też nie jest potrzebny, tytuł tej osi. Myślę, że też osi Y akurat w tym wypadku też nie jest potrzebne, więc zostawimy sobie to w ten sposób. Właściwie to wykres kołowy tutaj też miałby sens. Więc możemy to też sobie tutaj dorzucić. Za chwilę to poukładam, żeby to nieco ładniej wyglądało oczywiście, bo na razie się troszkę bawię. Wykres kołowy tutaj też ma sens z tego względu, że no tak to nie ma oczywiście, ale tak już będzie miał. Czyli stosunek ilości bramek na wyjeździe do ilości bramek, powiedzmy, domowo. No jest, jak możecie mi przyznać, duża różnica, praktycznie niemal dwa razy więcej bramek wpada tym drużynom, powiedzmy sobie, domowym. Może zacznę to faktycznie już układać, bo zaczyna nam się robić tutaj nieco bałagan. Więc co zrobić, żeby to ładnie wyglądało? Zmienię tytuł tej strony, zmienię ją na Goals Analysis, powiedzmy. Oczywiście wymyślam to na bieżąco, więc te nazwy mogłyby być nieco lepsze. Dorzucimy jakiś tytuł, dorzucimy filtr, dorzucimy tytuł tej strony naszej. Zmienimy też wielkość, bo niewiele nam na tę stronę wejdzie, więc tutaj też w formatowaniu strony mogę ją zmienić na no jakąśkolwiek inną wielkość, niech to będzie w tej samej orientacji, ale niech to będzie na 1600, tak, chcę pozostać przy 16:9 orientacji. Dorzucimy sobie tytuł, a może zamiast samego prostego tytułu to wrzucimy jakąś tam część wizualną w postaci takiej belki tytułowej. Czyli tutaj możemy wstawić kształty, podobnie jak, wiadomo, w Excelu, w Wordzie, w PowerPoincie,
do pewnego stopnia tutaj mamy podobieństwo, dorzucimy taką tutaj beleczkę, ona akurat jest w tym wypadku niebieska, ale to jak najbardziej można zmienić. I niech tu się pojawi tytuł FIFA World Cup Analytics. Okej. No tak, zrobiło się małe, ale jak najbardziej możemy to powiększyć. Zrobimy sobie tutaj czcionkę, nie wiem, 30. Grubawą zrobimy, tak, mamy belkę tytułową. Ja też na potrzebę tego spotkania naszego pobrałem takie tło przykładowe, w zasadzie jakiekolwiek, tutaj chodzi o ideę bardziej niż o sam wygląd, ale coś tam mi się też pojawiło. No gdzieś to miałem. Może tu sobie jakiś widok. To było to? Nie, to nie było to. No mogę pobrać jeszcze raz w zasadzie. Teraz po prostu nie pamiętam, w którym miejscu wrzuciłem to co powiem, że w obrazach. Nie, w obrazach też nie. Dobra, za chwilę sobie jeszcze coś pobiorę. Albo za chwilę, albo od razu. Nie musi to być za chwilę, więc sobie. Otwarte mam. Jakieś takie tło sobie po prostu ściągniemy do tego raportu, żeby to sensownie, ładnie wyglądało. Powiedzmy, że. O, to ładne. A nie, to nie ta piłka. A, niech będzie coś takiego. No, takie malutkie jest, dobra. Może takiego małego to nie. Dobrze, nie chcę tutaj za dużo czasu tracić na to, więc już sobie. Więc już od tego odchodzimy. Po prostu wstawię ten obrazek tutaj jako nasze tło. Ono się zazwyczaj pojawia od razu jako przezroczyste, a nie chcemy, żeby było przezroczyste, chcemy, żeby ono faktycznie było widoczne. Może nie aż tak całkowicie, niech ono będzie trochę przezroczyste, powiedzmy coś w tym stylu. No. Tak, myślę, że całkiem to w miarę wygląda. No i teraz zacznijmy układać to, co mamy na ekranie. Niech ta strona jest analizą, jak podały bramki na tych mundialach, więc sobie tutaj niech to będzie taki nasz główny wykres z przebiegiem tych wartości w czasie. Tutaj mamy już te analizy związane z tym, jak to wyglądało, jeśli chodzi o podział na drużynę home i drużynę away. Tutaj dodatkową informację do tego też, tak? To jest powiązany wykres, więc do niego możemy nawet legendę wyłączyć, żeby. Bo to są te same kolorki, które mamy tutaj, tak? To jest ta sama legenda, więc to sobie połączymy. Nawet możemy jakoś tam bardziej wizualnie to połączyć w jeden kontener, że tak to ujmę. Więc jakby te informacje dotyczą tego samego. Sprawimy, że to będzie no też białe, ale takie transparentne bardziej. Tak, tutaj chodzi o to, żeby było widać, że to się dotyczy do tego samego. Może ten tytuł też jest niepotrzebny. To wszystko tutaj można sobie jak najbardziej edytować. Oczywiście tytuły jak najbardziej też warto by było zmieniać, no bo one zazwyczaj te generowane automatycznie no nie są zbyt atrakcyjne, więc to, co tutaj widzimy, też należałoby, czy można by było zmienić.
Oczywiście w formatowaniu, czyli tutaj powiedzmy home goals versus away. Przykład, a tutaj mamy matches played versus played and sum of goals by years. No tu nawet ma sens. Dobra, okej, to niech zostanie. Też przełączę tutaj oś X na kategoryczną. Też muszę wtedy zmienić sortowanie sobie. O, dobra, w ten sposób. Jako że te wszystkie raporty są dynamiczne, i zauważcie, że na przykład kliknę sobie w no cokolwiek tam tutaj sobie kliknę, tak, w jeden kawałek, no to akurat mi nic nie da, bo nie jest. W ten kawałeczek, tak, czyli w 1986 rok, no to filtruje mi domyślnie pozostałe miejsca na raporcie, więc możemy taką dynamikę tutaj dodawać, a właściwie ona jest domyślnie dodana, ale my chcemy ograniczyć sobie analizę tych mundiali pod kątem lat, w jakich się odbywały, więc wstawimy taką wizualizację, która się nazywa slicer, to może być znowu znajome, na przykład z Excela. I w tym slicerze znajdzie się po prostu ten rok. I teraz to będzie działało w ten sposób, no jak będzie, że pojawi się to, powiedzmy sobie, gdzieś tu. I teraz regulując sobie to tymi, powiedzmy, wajchami na tej wizualizacji, regulujemy to, co widzimy na wizualizacjach pozostałych, czyli chcemy widzieć tylko mundiale, które się odbyły powiedzmy pomiędzy 56 a 2018, bo to powiedzmy jest nowsza historia i jak to wygląda dalej ten stosunek home versus away, no wciąż podobnie, ale na przykład w ostatnich latach, jak weźmiemy tylko od 2002 roku, no to już jest prawie 50-50, już jest dużo, dużo bliżej, także można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że w przeszłości raczej była ta dysproporcja, a w teraźniejszości ona już się nieco zasypuje. Że mamy taki element, powiedzmy sobie, dynamiczny, tutaj tak możemy filtrować po latach. Pozostałe filtry tutaj, jak w tym wypadku, nie będą miały dużego sensu, no bo moglibyśmy filtrować na przykład po kraju, w jakim się te mistrzostwa odbyły, czy po kontynencie, a co do kontynentów tutaj nie mamy informacji, trzeba by było je sobie dopobrać do tego, co widzimy, co mamy. Ale to miejsce, które nam tutaj zostaje, chętnie bym wykorzystał na tak zwane karty, na KPI-e, które też zazwyczaj się na raportach pojawiają, mianowicie informacje takie zbiorcze. To znaczy, wstawię taką kartę jako pierwszy przykład i ta karta będzie miała tutaj, wydaje mi się, że to za dużo miejsca zajmuje. Wszystko takie duże, no to nawet dobrze, czytelne przynajmniej. No, tak sobie to też powiększymy, może bardziej. Jakoś tam tak. I ta karta też będzie jakąś informację zawierać, a konkretnie będzie zawierała na przykład informacje odnośnie, tak, o sumy w ogóle bramek, tak, jakie padły. I zrobiliśmy już wcześniej taką kolumnę. 793 bramki w tym przedziale czasu. Zrobię tę wizualizację, żeby było ich, powiedzmy sobie, więcej. I po prostu podmienię te informacje. Tutaj, powiedzmy, rzucimy sobie informację, że ile było, bo bardzo mnie akurat ciekawi ta zależność, że pomiędzy home goals i away goals, czy tam home score i away score, więc to bym chciał bardzo przeanalizować, więc mamy tu całość bramek, bramki domowe, bramki na wyjeździe, możemy, jak jeszcze mamy tutaj miejsce, no bo mamy kawałek miejsca, możemy dorzucić jeszcze jedną tego typu kartę. Akurat tyle nam zostało z grubsza, która będzie nam dawać informację, ile tych meczy zostało łącznie rozegranych. Niech będzie. Więc tutaj matches played.
Te same narzędzia, które znajdziemy w Excelu czy w Wordzie do porządkowania tego, co widzimy na ekranie, to też znajdziemy w Power BI-u. I tutaj na przykład układanie, tak jak w PowerPoincie, tutaj pojawiają się linie, żeby do linii równo poukładać to wszystko. Ta część wizualna jest zawsze powiedzmy przypilnowana, nie tylko to, no bo jak sobie zaznaczymy na przykład sobie tak i zaznaczymy sobie więcej tych wizualizacji, mogę oczywiście sobie porozprowadzać tak, żeby to symetrycznie ładnie wyglądało, tutaj to też sobie zmienię w ten sposób, tu może coś jeszcze, brakuje nam miejsca na coś, właściwie mamy miejsce na coś jeszcze, więc zaraz sobie dorzucimy jakąś wizualizację. Jeśli ktoś ma propozycję, co tutaj wrzucić, to jak najbardziej śmiało na czacie. Bardzo dobry pomysł. Leszku, zanim zadam moje pytanie, chciałam powiedzieć, że wyszedł z tego naprawdę porządny raport i to w niecałe pół godziny, więc brawo dla Ciebie. Ale chciałabym nadać temu taki kontekst biznesowy i zastanawiałam się, jak to mogłoby być w prawdziwym życiu, w prawdziwym biznesie i wyobraziłam sobie, że na przykład szef FIFA przychodzi do na przykład analityka i mówi, chcę mieć dane na temat odbytych mundiali. I zastanawiam się, czy taki szef FIFA mówi, co chce mieć na takim raporcie i on dostarcza dane, czy raczej rolą analityka jest zastanowienie się, co przedstawić i samemu sięgnąć do odpowiednich źródeł z danymi. No to jest bardzo sytuacyjne akurat. To jest bardzo sytuacyjne, bo bywa i tak, i tak. Najczęściej te raporty, może najczęściej to też jest mocne słowo, ale często raporty tworzymy pod jakieś wymaganie, to znaczy chcemy się dowiedzieć faktycznie, no, inaczej, często już istnieje jakieś rozwiązanie i są do tego konkretne wymagania, ale zdarzają się też takie sytuacje, w których no po prostu jakaś firma do nas przychodzi, prosi nas o pomoc w analityce, tak, że no nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co się dzieje w naszym marketingu, czy tam wiemy, ale brzydko to wygląda, albo nie wiemy wszystkiego i zaproponujcie nam, czyli wy zaproponujcie, to mam na myśli jakaś tam firma analityczna, czy konsultingowa, zaproponujcie nam, jak taki raport ma wyglądać. I wtedy faktycznie możemy rozwinąć skrzydła, możemy rozwinąć wyobraźnię i zaproponować coś po swojemu. No tutaj jest naprawdę bardzo sytuacyjne. Ale jeśli chodzi o takie, powiedzmy sobie, w formie ciekawostki, no to są rzeczywiście dane, to jest mundial, więc to jest sport, to jest rozrywka, to tutaj ciężko będzie o dane, powiedzmy sobie, biznesowe, chyba że ktoś ma biznes na, nie wiem, obstawianiu meczy, czy gdzieś tam ze statystyk, ale w formie ciekawostki mogę powiedzieć, że aktualnie, bo to nie jest tajemnica, realizujemy projekt dla drużyny sportowej, dla Manchester United, mam na myśli w mojej firmie, i faktycznie korzystamy z danych typu performance, typu statystyki, performance zawodników i tak dalej, i to jest faktycznie brane pod uwagę w formie, no nie tyle biznesowej, bo tam biznesową część oczywiście też obsługujemy, ale nie tyle w formie biznesowej, co w formie takiej sportowej jest brane pod uwagę przez zespół analityczny tej drużyny piłkarskiej, chyba już nawet nazwę powiedziałem. Więc zastosowanie, no tutaj faktycznie business intelligence kojarzy się z biznesem, z jakimiś tam pieniędzmi, tak, to z natury to od razu przychodzi do głowy, ale to nie muszą być pieniądze, tak, to nie musi być mowa o pieniądzach, może być mowa na przykład właśnie o performance konkretnych zawodników na boisku. Czyli z tego, co rozumiem, albo tworzymy raport pod jakieś konkretne wymagania, chcę zobaczyć to i to, albo dostajemy jakieś źródło danych i mamy taką możliwość, żeby samemu wydobyć te najważniejsze informacje. Tak. I tutaj no tak troszkę 50-50. Bywa i tak, bywa i tak. Zazwyczaj nie wymaga się też od nas, znaczy to już też przychodzi trochę z doświadczeniem, ale zazwyczaj nie wymaga się od nas, powiedzmy, bycia ekspertem w każdej dziedzinie, bo gdy przychodzimy do firmy, nie wiem, finansowej,
czy przychodzimy do firmy, no nie wiem, szybki pomysł produkującej biurka, to no nie spodziewamy się, że czy klient nie może się spodziewać, że my się będziemy znali na biurkach. I pewne założenia musimy najpierw poznać jakby od klienta, tak, żeby on nas w tym wsparł, żeby nam w tym pomógł. Ale właśnie pięknem pracy z danymi, czy pięknem analityki danych jest to, że my nie musimy tego wiedzieć i najczęściej takie informacje wychodzą, płyną po prostu z danych. Ja mógłbym się na sporcie nie znać, mógłbym się na piłce nożnej nie znać, a byłoby dla mnie ciekawostką to, czy po prostu informacją jakąkolwiek byłoby to, co tutaj teraz przedstawiam, że no, na wyjeździe pada mniej bramek niż w tych domowych meczach, co być może nie jest istotne dla mnie, czy jako, nie wiem, nie jestem ekspertem w dziedzinie, czy nie jestem ekspertem w dziedzinie piłki, czy stołów, czy biurek, czy krzeseł, ale jest to informacja, która może być w jakiś sposób pomocna, czy wyjątkowa dla biznesu. Rozumiem. Mamy pytanie od Tomasza. Pytanie do Leszka. Czy w jego TFI konieczne jest jako analityka doświadczenie finansowe? Czy co jest potrzebne? Doświadczenie finansowe. A, niekoniecznie. A, że w moim TFI... A, dobra, okej, chodzi o Franklina. Nie. Czy tak i nie, bo... oczywiście zawsze się przydaje, ale tutaj jest to rozgraniczenie na szczęście. Mamy ekspertów, mamy analityków, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, czyli są ekspertami w dziedzinie funduszy inwestycyjnych. Okej, ale to jest ich zawód. Naszym zawodem jest analityka czysto ilościowa, czyli analityka danych, nie analityka jakościowa, czy analityka przedmiotu, tylko analityka informacji, analityka danych. To jest co innego. Często to jest połączone, szczególnie w takich firmach, powiedzmy, wewnętrznych. No, w pracy wewnątrz firmy zazwyczaj specjaliści, na przykład od funduszy inwestycyjnych, też tworzą raporty, ale bardzo często będzie tak, że będziemy poruszać się po gruncie nieznanym, nieznajomym i to nawet dobrze. Jest tak i tak. We wewnętrznych działach analitycznych to analitycy są to są zazwyczaj te osoby, które też się znają na swojej dziedzinie, ale przy zewnętrznych klientach to zazwyczaj nie. I ja teraz no, faktycznie tam informacja może nie jest do końca aktualna, już nie pracuję w tym funduszu inwestycyjnym, tylko pracuję właśnie w firmie zewnętrznej, która dla różnych firm, czy to jest firma produkcyjna, czy to jest firma handlowa, czy to jest klub sportowy, dla różnych firm podobne rozwiązania jakby stosujemy. No nie mogę się znać na wszystkim. Nie znam się na finansach i na produkcji, i na futbolu, i na, nie wiem, branży retailowej, czy jakichś tam, no nie wiem, magazynach, czy zakupach i tak dalej. Nie da się znać na wszystkim i tego się też od nas nie oczekuje. Ale myślę sobie, że jakby ktoś chciał się przebranżowić, to na przykład jego doświadczenie w bankowości mogłoby być mile widziane, jeśli będzie zatrudniany na przykład w banku jako analityk danych bazującym na Power BI. No tak. Często się zdarza tak przy takich historiach przebranżowień, na przykład ktoś pracował w banku, a nagle zostaje testerem. I przez to, że taką informację zamieścił w swoim CV, osoba, która go rekrutuje, przyjaznym okiem spojrzy na jego doświadczenie, bo może on pomyśli o czymś, o czym nie pomyśli tester niezwiązany z bankowością. Więc rzeczywiście może mieć to wpływ na to, jak pracujemy, ale tak jak mówisz, Leszku, nie jest takie doświadczenie wymagane, bo nie możemy być specjalistami od wszystkiego. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Może tylko pomóc jak najbardziej. No ale to też znowu, tak jak mówię, nie spodziewa się tego nikt. On jest, tak, no może tylko pomóc. No, Tak. Zgadzam się, może to tylko pomóc. I graficznie całkiem fajnie to wygląda. Właśnie też zastanawiałam się, czy analityk ma do dyspozycji jakiegoś grafika, ale teraz widzę, że może niekoniecznie potrzebuje go, bo samo narzędzie daje nam możliwość naprawdę ładnego zaprezentowania tych danych. To znowu tak, znowu sytuacyjne. Rzeczywiście dobrze nam się współpracuje z grafikami czy z ekspertami UX-u, UI-a. To w zależności znowu tak, w zależności od sytuacji.
no, takie proste rzeczy, takie no, jak tutaj, no, tak naprawdę to wszystko w Power BI zostało zrobione, to jak najbardziej tak. Ja też cenię sobie tę część taką kreatywną tej pracy, że mogę też wejść w buty nie tylko backendowca, nie tylko frontendowca, ale też właśnie takiego frontendowca, czyli grafika. I korzystam z narzędzi też graficznych. Oczywiście nie musimy tego robić, możemy to robić bezpośrednio w Power BI, ale lubię też tę część, że mogę sobie skorzystać i takie tło gdzieś tam, no gdzieś tam przygotować samodzielnie, czy pobawić się w wygląd. Ta praca ma kilka wymiarów. Ma wymiar faktycznie techniczny, to trzeba o tym powiedzieć, że do pewnego stopnia tak. Jest to praca z danymi, trzeba je rozumieć, a przynajmniej rozumieć zależności między danymi. Trzeba znać narzędzia, więc to też jest część techniczna. Ma wymiar biznesowy, czyli trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba rozmawiać z klientami, trzeba od nich wyciągać informacje i współpracować z nimi, tak? Dowiadywać się, czego oni od nas potrzebują. No i ma też ten wymiar właśnie kreatywny, bo raz, że ta część właśnie wizualna może być istotna, a dwa, że to w jaki sposób, to o czym wcześniej właśnie rozmawialiśmy, to w jaki sposób te dane zostaną przedstawione. Tutaj ja mam pełną dowolność, robię sobie taki raporcik, tak? Ale często też będą się zdarzały sytuacje, że będziemy mieli do pewnego stopnia wolność i dowolność tego, jak te dane pokazywać. Także jest ta część nie tylko taka robocza, że wszystko dokładnie wiemy tak, jak ma być, tylko my też podejmujemy pewne decyzje. Dzięki. I mamy jeszcze pytanie od Artura. Czy silnik obliczeniowy tej aplikacji ma jakąś certyfikację? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem o co chodzi. To przepraszam, nie wiem o jaką certyfikację chodzi. Nie ma problemu. Ja też zastanawiam się, Arturze, jak będziesz miał możliwość wytłumaczenia nam o co chodzi, to wyślij swoje pytanie, ja ci podaję adres e-mail do nas, a my później zastanowimy się ze wszystkimi mentorami, czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie. Na hello@futurecolors.com. Chodzi o to, że nie widać tych obliczeń, czarna skrzynka. Wiem, czy tak, to znaczy, jednocześnie widać i nie widać. Można to podejrzeć jak najbardziej. No ale nie tutaj. Te obliczenia to są akurat proste sumy. Jeśli chcielibyśmy wejść w to nieco głębiej, to jak najbardziej mamy też narzędzia typu Performance Analyzer. I taki analyzer tutaj może przeanalizować nam, co wchodzi w skład. Może ja sobie to wyczyszczę, a sprawdzę tylko tę jedną wizualizację. Co wchodzi w skład tego query, czyli tego zapytania, które jest wysyłane do danych. Możemy sobie to podejrzeć, no tu akurat nie bezpośrednio w Power BI-u, a w narzędziach pomocowych lub po prostu w notatniku. Czy tam jakiś tam notepad sobie otworzę i powiedzmy sobie, jak wygląda query, które jest wysyłane po to, żeby stworzyć ten wykres, no ten konkretny wykres, ten liniowy u dołu. Więc to można jak najbardziej, to można audytować, to można sprawdzać, to można też edytować, no do pewnego stopnia oczywiście. Tu jest tworzony DAX, czyli Data Analysis Expressions, to jest w tle, chodzi język analityczny. No, nie jest to tajemnica, tak? Co tu się stało. Jeśli rozumiesz ten język, a do pewnego stopnia trzeba go rozumieć, no to można to audytować. Dzięki bardzo, Leszku. Myślę, że jesteśmy już na samym końcu spotkania. Minęła już godzina. Bardzo dziękuję Ci za przygotowanie tego raportu. Wygląda naprawdę obiecująco. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy można się z niego dowiedzieć. Ja jeszcze dodam, że tutaj na samej górze umieściłam przycisk więcej o kursie Business Intelligence. Jeśli będziecie mieć ochotę dowiedzieć się więcej o kursie, to zachęcam, wejdźcie na naszą stronę i dołączcie do bootcampu, w którym jednym z mentorów jest Leszek. A mamy jeszcze jedno pytanie. Czy spotkałeś się z problemem jakości, kompletności danych? Czy jest jakiś ogólny kierunek działania? Tak, ale tutaj ogólnym kierunkiem działania jest rozmowa z klientem.
to jakie my dostajemy dane, to też zależy znowu od sytuacji. Od sytuacji, w jakiej się znajdujemy w firmie, czy jak wygląda dany projekt, bo może być tak, że my odpowiadamy za całą podróż danych do raportu. Tutaj pokazuję tylko tę część faktycznie wizualną, tylko to, co w Power BI. Tak naprawdę żadnych obliczeń tutaj nie ma, poza tymi automatycznymi. I może się tak zdarzać, że jako Power BI developer czy BI developer tylko ta część będzie naszą częścią i wtedy niekompletne dane nie są naszą sprawą, tylko są naszą sprawą, żeby poinformować o tym tych backend developerów, ale będą też stanowiska i być może nawet częściej będą się zdarzać jeszcze, bo to się trochę zmienia, ale jeszcze się zdarzają częściej chyba te stanowiska, gdzie dana osoba, dany analityk, deweloper, specjalista, czy jakkolwiek to jest nazwane, jest tą osobą od wszystkiego i od początku, od przyjmowania tych danych, od wykopania tych danych, tak, przygotowania ich do analizy przez właśnie gdzieś tam załadowanie do jakiejś bazy danych, jakiegoś ETL-a, aż po stworzenie modelu Power BI-owego, miar i wizualizacji. Może być tak, że jedna osoba za to odpowiada, no to wtedy to my musimy się nad tym pochylić, jeśli te dane nie są kompletne, czy nie robią sensu. Różnie to bywa. Aktualnie w tej firmie, w której się na ten moment znajduję, najczęściej zespoły są wystawiane tak i to jest bardziej taki dojrzały sposób i idziemy w tym kierunku ogólnie jako branża, że zespoły są wystawiane z ekspertem w każdej dziedzinie, czyli mamy eksperta od backendu, mamy eksperta od frontendu, mamy często też eksperta od samej dziedziny, czyli zostając w tematyce na przykład tych funduszy inwestycyjnych, mamy backendowca, który jest technicznie człowiekiem, który na przykład zarządza bazą danych czy ETL-em, mamy frontendowca, który tworzy raporty Power BI-owe, ale mamy też analityka, który jest takim pomostem między właśnie tymi osobami technicznymi a faktyczną logiką, która w danych się znajduje i osobami związanymi z tymi danymi, czy tam powiedzmy sobie szerzej z biznesem. Bardzo Ci dziękujemy, Leszku. Spotkanie dobiega końca. Mamy jeszcze, umówmy się, ostatnie pytanie od Joanny, bo chcę też Cię puścić na wolny wieczór. Joanna pyta, skąd pochodzą dane używane w tych kilku projektach podczas kursu? Czy są wygenerowane na rzecz kursu, czy pochodzą z realnych projektów? Czy tylko końcowy projekt jest oparty o realne dane? Jakiego typu dane są używane? Finansowe, przestrzenne? Tak, jeśli chodzi o te dane czy raporty, które będziemy robić na kursie, które robimy na kursie, są dla kursu, ale one są tak przygotowane, są powiedzmy tak, no ćwiczeniowe, tak, to nie są prawdziwe dane biznesowe oczywiście, ale one są w ten sposób przygotowane, żeby symulowały faktyczne sytuacje, które mogą nam się w pracy zdarzyć. I faktycznie jest część tych case study jest tak skonstruowana, że dostajemy po prostu maila od menedżera, który mówi, potrzeba zrobić to, to i tamto, jeśli ci czegoś brakuje, to weź stąd, to weź stamtąd. I faktycznie takie też zadania dostajemy. Ma to symulować taki faktycznie, case study mają symulować faktyczne, realne sytuacje, które mogą się w pracy zdarzyć, no ale to są dane ćwiczeniowe, no oczywiście, ale jeśli chodzi o dane takie powiedzmy do portfolio, do faktycznego takiego do samodzielnej pracy, no to ich jest w internecie bardzo dużo, co tutaj też przedstawiliśmy, choćby za pomocą tych mundialowych danych, że no na stronach typu Kaggle, typu na przykład dane.gov.pl, nasze rządowe źródła, nie tylko rządowe, ale też samorządowe, czy tam spółek publicznych, informacje tam się znajdują. Także danych, z których możemy czerpać do tworzenia raportów, do tworzenia portfolio, do pracy też w trakcie kursu, bo w trakcie kursu też wspieramy w tworzeniu samodzielnych projektów, to no, jest tego bardzo dużo i bardzo łatwo jest je znaleźć. Ja może tak jeszcze, tak, bo wspomniałem o tym dane.gov.pl, też mogę zaproponować to, co udało się 2 miesiące temu zrobić na podobnym webinarze z danych właśnie z dane.gov.pl. Zrobiliśmy taką prostą analizę inflacji. Może warto by było odświeżyć te dane, ale
też na stronie Future Colors, jak poszukacie poprzednich spotkań, poprzednich webinarów, no to też to drogę do stworzenia tego raportu, który widzicie teraz na ekranie, możecie znaleźć. Dokładnie, zapraszamy Was, zajrzyjcie na nasz YouTube, tam zobaczycie właśnie nagranie z poprzedniego webinaru. Joanna doprecyzowała, że w pytaniu chodziło głównie o to, jak bardzo są one wcześniej wyczyszczone, czy można się nauczyć, jak postępować w różnych sytuacjach, gdy dane nie są właśnie perfekcyjne. Tak, no to na szczęście Power BI nam daje moduł, tutaj widzimy ten moduł wizualny, ale dostajemy też od Power BI moduł Power Query. Teraz kilka osób może powiedzieć, ojej, gdzieś to widziałem. To jest ten sam moduł, który był rozwijany i nadal jest rozwijany, ale był wcześniej rozwijany w Excelu. To jest moduł do transformacji danych. Oczywiście im lepiej przygotowane dane przed wciągnięciem danych do raportowania, tym lepiej, bo już samo narzędzie raportujące nie powinno być narzędziem, które transformuje dane według powiedzmy ogólnych zasad, ale dostajemy moduł Power Query, który służy do transformacji i do czyszczenia danych. Tutaj nic nie zrobiliśmy z tym, no bo też czas nas bardzo mocno ogranicza, więc ja bardzo też unikałem tego, bo to jest cały duży moduł, który służy do czyszczenia danych pod raporty. Może to być nasza rola, jeśli chodzi o, tak jak wspomniałem, może to być nasza rola w firmie czy na projekcie, a może kompletnie nie być i my być może dostajemy dane już wyczyszczone, już gotowe, albo możemy się takich spodziewać. Super, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, Leszku. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu. Zapraszam Was do obejrzenia tego nagrania z Leszkiem sprzed 2 miesięcy. Zapraszam Was na naszą stronę internetową, gdzie możecie więcej poczytać o naszej szkole i o naszej ofercie szkoleniowej. Leszku, życzę Ci miłego wieczoru. No i chyba możemy sobie wszyscy życzyć, żeby Polska wygrała mundial. O, właśnie. No dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.